Ktokolwiek dopuścił Nodiego do emisji, powinien ponieść za to jakieś konsekwencje prawne. Nie pamiętam większego rozczarowania z dzieciństwa, gdy ten syf leciał w ramach wieczorynki. A wchodzimy tutaj na poziom Lippy and Messy, czyli taki poziom badziewia i żenady, okej? Okay? Może kojarzycie taki film Człowiek, który gapił się na kozy. Był o człowieku, który gapił się na kozy, ale konkretniej to o grupie żołnierzy, którzy byli szkoleni po to, żeby za pomocą siły umysłu chyba torturować albo wyciągać informacje od jeńców czy coś w tym stylu. Mieli też neutralizować przeciwników i trenowali na kozach. Uważaj na głośny moment na początku. Okej, postaram się uważać. Koniec końców ta metoda się nie sprawdziła, więc postanowili puszczać wszystkim Nodiego w ramach tortur. Nadjeżdża Nodi, Nodi, jak sonem witana. Mało kto wie, ale była taka jedna scena w GTA 5, gdzie Trevor znęca się nad jednym typem za pomocą akumulatora, obcęgów, waterboardingu i oglądania Nodiego na DVD właśnie. Niestety wycięli ten fragment, bo okazał się on zbyt brutalny, nawet jak na Trevora. Zapewne zdążyliście zauważyć, że nie za bardzo lubię Nodiego, a ja jestem 48-letnim typem, który czepia się bajki dla dzieci. Ale kto mi zabroni? Zatem przekonajmy się dzisiaj, dlaczego tak bardzo gardzę tym gównianym krasnalem z jakiejś badziewnej krainy z zabawek. Intro! Kurwa mać! Nie, może ryja to nie, bo nie znamy się aż tak dobrze. Boże. Jezus. Nie minęła trzecia sekunda, a już mnie szlak trafia. Nie wiem dlaczego, ale morda Nodiego daje mi taki vibe typowego Dresa Sebixa, który znęca się nad tym dzieciakiem, który nikomu nic nie zrobił, ale i tak mu strzela po mordzie tylko za... Kiedyś byłeś śmieszny, teraz żal się to ogląda. Kurwa, kiedyś to było! Fakt, że istnieje. Ja byłem tym dzieciakiem, więc wiem, o czym mowa. Mam autorytet w tym temacie, dlatego teraz wyżywam się na Nodim. Tytułowy bohater zajmuje się dostarczaniem paczek z syfilisem do mieszkańców krainy zabawek. No i czego się cieszycie? Nie będzie ci do śmiechu, jak dostaniesz wrzodów na pitfoku od tych jego przesyłek. Czy ktoś mu może zrobić Kennedy'ego z tego jego samochodu? Coś czuję, że Nodi dla Miedzia to jak kapitan Flamingo dla mnie. Więc jeśli to jest tak, to współczuję mu, bo wiem, przez jakie gówno przechodzi. Ja też będę musiał, ale skoro on to zrobił, to ja też. Dziękuję. Już nawet nie wspominam, jak kretyńska jest historia w tej czołówce. Bo Nodi jedzie przez miasto i rozdaje prezenty, potem jedzie do siebie do domu, gdzie z tymi prezentami czekają na niego mieszkańcy. To radosny czas.
Czy na tej samej zasadzie działa Poczta Polska? Gdzie czekałem 2 miesiące na jeden durny kabel, bo musiał chyba przetoczyć się przez każdego obywatela w tym kraju. Poczta Polska, nie polecam. Nastał nowy słoneczny dzień w krainie zabawek. Dzisiaj jest wspaniały dzień w krainie zabawek. To już ja o tym zadecyduję, nie wymądrzaj się. Wielkouchy, lokalny czarodziej, uprawia... Ty napisałeś, a to przepraszam. ...w ogródku. W trakcie sadzenia jednego kwiatka. Gdy już zaklęcie me wypowiem, co było jedno, zaraz będzie dwoje. Wypowiem dwoje. Wiem dwoje. Rymowane zaklęcia są zawsze robione tak bardzo z lenistwa, ale nawet to musieli spierdolić. Wspaniałe, prawda? Nazywam je podwójnym zaklęciem. Skąd taka nazwa, panie Wielkouchy? Dzięki niemu mógłbym mieć 2 wafelki z lodami zamiast jednego. Jesteś głuptaskiem, Nodi. Roasted! My nigga, you just got roasted! Jesteś głuptaskiem, Nodi. Chciałem ci tylko pomóc w ogrodzie, a jestem poniżany. Kamień powinno się używać tylko w dobrych celach. Na przykład do ozdabiania ogrodu, żeby wszyscy mogli się nim cieszyć. Głupoty gadasz, egoistyczny cfelu. Ogródek, żeby inni mogli podziwiać. Ogródek otoczony betonowym murem. Muszę już iść. Małpka Marta zamawiała taksówkę z dworca. Marta to nie imię. Marta to małpa. Przepraszam wszystkie Marty. Oprócz tej jednej. Ale o niej za chwilę. No to biegnij. Wszyscy liczą na ciebie i twój samochód. Wolałbym robić wiele innych rzeczy. Najpierw komuś obiecujesz, że go odbierzesz z dworca, a potem się wkurzasz, że musisz tam jechać. Oj, Nodi, wiesz, że trzeba dotrzymywać obietnic. O, dobrze. Fajnie uczysz rozdwojenia jaźni, panie Nodi. To tak, jakbyś dzwonił do kogoś i... Tak, słucham. Czego chcesz? Żeby wymigać... Ale to ty dzwonisz. Czekajcie, zapalę sobie światło, bo już jest bardzo ciemno u mnie w pokoiku. Ja się boję ciemności, bo jeszcze miedziu wyskoczy jako jumpscare i spadę na zawał. Od spotkania z Martą, Nodi postanawia się sklonować i wysłać tam drugiego siebie. Gdy już zaklęcie me wypowiem, co było jedno, zaraz będzie dwoje. Słuchaj, Nodi numer 2. Jedź teraz na dworzec po Martę. Nie będziesz mi rozkazywać. Kagebunshinjutsu. Niestety sprawy wymknęły się spod kontroli, gdy kolejny Nodi zaczął kopiować kolejnych Nodich i tak dalej, i tak dalej. Ej, ty, Nodi! Cześć, Nodi! Cześć, Nodi! Zawiozę pana! Dina, masz może Lukrecję? To, że jest czarna, nie oznacza od razu, że ma mieć Lukrecję, tak? Trasisto! Masz może Lukrecję? Jeżeli ja czegoś nie mam, to znaczy, że nie istnieje. A masz pokój na Bliskim Wschodzie? Mam jej trochę, ale nie jestem pewna, czy wystarczy. Cała sytuacja zaczęła wszystkich irytować, więc wezwali Wielkouchego, żeby wyjaśnił tego pajaca. Obawiam się, że Nodi użył zaklęcia, które usłyszał dzisiaj rano. Po czym wnioskujesz, Einsteinie? Ale jeżeli ich wszystkich zbierzesz, zaraz to naprawię. Yeah, boy. This is America. A jednak pan czarodziej preferuje bardziej pokojowe rozwiązania, czyli kiepsko rymowane zaklęcia. Gdzie było wielu, niech zostanie jeden. Zabawa w tłumie dobra dla mnie nie jest. Wreszcie jeden Nodi, prawidłowa liczba. I tak o jednego za dużo. Zatem był to pierwszy odcinek przygód Nodiego. No i gorszy się nie mógł trafić.
Jakby jeden nie był wystarczająco irytujący, to dali nam ich całe stado. Może obejrzymy odcinek, który nauczy nas, jak zapobiegać takim sytuacjom. Magiczna gumka. Magicznej gumki to zabrakło, jak mnie robili. No Dima... Chciałem właśnie rzucić żartem, ale mnie wyprzedził. Widzicie? On też rzuca cringe żarty. Dzisiaj bardzo ważne zadanie. Mianowicie musi dostarczyć mnóstwo przesyłek do swoich przyjaciół. Stop! You violated the law! To ci dał prawo jazdy! Nie wiesz, że jak wystaje coś z bagażnika, to musisz dać czerwoną chorągiewkę o wymiarach minimum 50 na 50 cm albo czerwone światło? Halo, policja? Proszę przyjechać do krainy zabawek. W jednej z paczek znajduje się magiczna gumka. Taka do ścierania. A, ogólnie zrąbałem skipa, bo skip jest cały czas możliwy, ale za 50, to ja to poprawię. Myślałem, że gumki ścierają tylko ołówki, ale ta wytarła dziurę w boku pudełka. Jestem ciekaw, co jeszcze wyciera. No, także jak ktoś sobie jest nienawidzonym przez czat, to 50 zł wystarczy. Wow. Ten skurwysyński miś zaczyna uprzykrzać życie wszystkim mieszkańcom krainy zabawek. Zniszczył słoniowi obraz, wymazał ciasteczka, usunął drzwi z posterunku. No to już podchodzi pod paragraf. Czy pan Bańka Wstańka mógłby się chwiać, gdybym starł jego pod... Bańka Wstańka, Bańka Pytańka, to jest to samo uniwersum. Podstawę? Co za... Nie wolno tego robić. A może... Psychopata, zamknąć tego typa natychmiast! Aha, nie ma gdzie. Na całej sytuacji postanawiają skorzystać Chytrus i Gobo, czyli taka bardziej upośledzona wersja Harego i Marwa z Kevina samego w domu. Ale z twoją magiczną gumką moglibyśmy dostać wszystko, co chcemy. Nie, to by była kradzież. O, odezwał się głos sumienia. Chciał przed chwilą odciąć człowiekowi nogi, czy cokolwiek to nie jest. Ale kradzież to już przesada. Przez głupotę misia gumka tak czy siak trafiła w ręce goblinów. Mamy klucz do każdego budynku w krainie zabawek. Niech chodź. Najpierw darmowe lody, następnie ciężarówka, a potem darmowe wszystko. Lody, ciężarówka, darmowe wszystko. Kogoś ominęły zajęcia z logiki. Noti się zorientował, co się stało i już jedzie z reprymendą. Nie powinieneś dotykać rzeczy, które nie są twoje. Wiem, że powinienem natychmiast oddać, ale tak dobrze się bawiłem. Tak, to cię na pewno usprawiedliwia. Ale na szczęście ma plan, jak ich powstrzymać. Co nie było specjalnie trudne, bo zdążyliśmy się zorientować, że koledzy nie grzeszą inteligencją. Czyż areszt nie stał tutaj? Oni jak karaluchy wyglądają. Z lodami? To znaczy, że nie musimy iść zbyt daleko, żeby dostać lody. Chodźmy. Ja biorę pierwszą gałkę. Głupota nie boli, co nie? Teraz to chcielibyście mieć magiczną gumkę. No, w więzieniu różnie bywa. Przyznaję, ma lepsze cringe żarty ode mnie, przyznaję. Nie. Tylko wiecie, on to robi z przygotowaniem, ja to muszę na żywca walić, takie żarciki. Był to kolejny odcinek Nodiego, z którego nauczyliśmy się, żeby nie dotykać swoich rzeczy. Znaczy nie swoich. Ale dlaczego w sumie ja się tak czepiam tego nieszczęsnego krasnala, skrzata czy cokolwiek to nie jest? Sądzę, że po dwóch odcinkach jesteśmy w stanie potwierdzić tezę, że to jest po prostu głupie, badziewne, bardzo kiepsko zanimowane i przeznaczone dla dzieci, a ja się czepiam bajki dla trzylatków. Ale nawet takie gówniaki zasługują na jakąś
lepszą rozrywkę niż to. Zwłaszcza, że często rodzice chcąc nie chcąc są zmuszeni do wspólnego oglądania takich rzeczy. To pójście mu coś innego. Problem z głowy. Ale jakby dotychczasowe odcinki nie były wystarczająco irytujące, to czy jesteśmy w stanie jeszcze bardziej popsuć sobie dzień jakimś epizodem tematycznym? Obejrzyjmy odcinek świąteczny z okazji zbliżających się... świąt. No co, chciałem być szybszy od Coca-Coli. Play. Nodi i Święty Mikołaj. Nastała zima. Spoko, dzisiaj będziemy też na świąteczny odcinek Miraculum, także będzie git. W krainie zabawek, a zatem wszyscy mieszkańcy przygotowują się na przyjście Mikołaja, śpiewając prawie 3-minutową piosenkę o świętach. A, kimkolwiek przyszedł na poziom wierny widz, bardzo dziękuję. Ile też trwa wchodzenie, kochany? 5 minut. Chodź nam pomóc! Żebym ja ci zaraz nie pomógł po tych akcjach od magicznej gumki. Nasi bohaterowie zachodzą w głowę, o co chodzi z tym całym Mikołajem. Jak on to robi, że odwiedza wszystkie dzieci w jedną noc? A po drugie, jak może zmieścić tyle prezentów w jednym worku? Nie może, bo to fizycznie niemożliwe. A postać Mikołaja została stworzona tylko po to, żeby straszyć niegrzeczne dzieci, które nie potrafią się zachować. Co? No, jak jesteś niegrzeczny, to Mikołaj wszystko widzi. A potem przyjdzie do ciebie i... Tak będzie. I po trzecie, jak... A, użytkownik Mucha przyszedł na poziom wierny widz. Dziękuję bardzo. Przechodzi przez komin, skoro jest taki gruby. Odezwał się, kurde... Atleta. Nawet Marta jest zdegustowana twoim fat-shamingiem. Kiedy dziś spotkam świętego Mikołaja, zapytam go. Ty go spotkasz? Ha, to niemożliwe. Przecież wszyscy śpią, kiedy przyjeżdża. Ej, wiesz, że możesz nie spać i na niego poczekać? Jednak nie wszyscy mieszkańcy są podjarani zbliżającymi się świętami. Gdzie mam powiesić tę wstążkę, Gobo? Powieś ją sobie na... Jeśli chcesz. Jutro jest Boże Narodzenie, a my przecież nie znosimy świąt. Nigdy nie dostajemy żadnych prezentów. Po co ci nietrafione prezenty od Mikołaja, jak sam możesz ukraść lepsze? Hackerman! Ale jeszcze lepszym lifehackiem będzie ukraść sanie świętego. Bo czerwonemu grubasowi popsuł się zegarek i zagadał się z wielkouchym. Mój magiczny zegar. Widzisz, kiedy naciskam ten przycisk, wszystko wokół się zatrzymuje i czas przestaje płynąć. No ale niestety nie działa. Spójrz. Wielkouchy, słyszałem od moich elfów, że potrafisz naprawiać mechaniczne urządzenia. Mógłbyś obejrzeć mój zegar? Z wielką przyjemnością. Later. Nodi, dasz nam dzwoneczek ze swojej czapeczki? Nie, żebym miał jakiś wybór, ale okej. Dzwoneczek Nodiego pasuje jak ulał. Chyba naprawiłem. Zatem zegar naprawiony, a Mikołaj może wrócić do... Zabawmy się troszkę. Ja nic nie mówię, ale typ włamujący się do domów pod pretekstem prezentów zawsze wydawał się podejrzany. O rety, jak to zrobiłeś? Kiedy ty i Nodi zostaliście zatrzymani w czasie, ja zrobiłem wam... Ale ja nic nie mówię. Mikołaj może wracać do roboty, ale na zewnątrz czeka na niego niespodzianka. O, moje sanie, moje renifery, gdzie się one podziały? Jakie będzie Boże Narodzenie bez sań i prezentów? Będzie to normalne Boże Narodzenie, w którym ludzie się spotkają, żeby zacieśniać więzi rodzinne, a nie żeby gloryfikować konsumpcjonizm. Prezenty! Nodi pomaga brodatemu w poszukiwaniu skradzionych sań.
Pomagam świętemu Mikołajowi! Pomagam Mikołajowi! Nie zesraj się, nie zesraj się! Czekajcie, bo ktoś dzwoni do mnie, dajcie mi chwilę. Domyślam się, kto. No, to jest. To, no. No bo ci mówiłem czemu. No tak. No bo spamujecie, to dostajecie muty, no co poradzę. No bo nie zauważyłem, no. Tak? Naprawdę? No co wy? Możesz, jasne, możesz pozdrowić widzów. Dobra, okej, okay, czekajcie. Czekaj, tylko... No dawaj, no. Pozdrawiam widzów, poproszę o życzenia mam urodziny. No, ma urodziny, mój No bo mówiłem, czemu nie przyjdę, daj spokój. No ale mordo. Ale wyciszcie mnie na live, bo kurwa czuję się jak w telegrach jakiś. Jakie opóźnienie. Już. No. Jest 100 lat? No dawajcie, napiszcie 100 lat mojemu koledze. No. No. Piszą. Co najlepszego, 100 lat. No. No, jest zajebi... O, jaki spam poleciał teraz, dobrze. Ale nie wyświetlaj się mojej... O kurwa! To jest grane. Weź Paweł, mój konta na nie. Dobra, dobra, to dawaj numer konta i będziemy ci przesłać donaty, dawaj. Jak te twoje top donatory mi wysyłają. No to szybiej, fan, wysyłajcie pieniądze, ja dam Dola. Koledze. Dola, niech żyje. Kurwa, ostro. Dawaj, czas, spamujcie jeszcze, jeszcze. Daj skończ tego streama i przyjeżdżaj. Skończ streama i przyjeżdżaj. Już? No szczerze. Kurwa, no. Bierz streama i przyjeżdżaj. Bierz streama, to kończ, bierz streama. Nie no, nie mogę tak, muszę kreskówki oglądać dzisiaj. Nie no, dawaj piwo. Do piwa, dobra atmosfera, przyjeżdżaj, Paweł. Zobaczymy co widzowie powiem. Przyjeźdź, Paweł. Ale jak ja mam tego live'a niby zrobił u was, co wy? Na telefonie. Ta z telefonu, kurwa, no niby jak. Ale zapytaj się widzów na YouTube. Zapytaj się widzów, czy są streama i jeden. No weź się wóz. O, Rabo jeszcze przylazł. Jeszcze jeden strach. Ty patrz, Rabo jest. Rabo jest. Rabo jest. Ej, kurwa, nigdy tyle życia nie dostałem. Co jest? Pieniądze się kończą. Polak. Niech żyje nam. Paweł! Tutaj kurwa Weronika wlazło napisała. Z takiej okazji pozwalamy ci wcześniej skończyć. Niech przyjedzie. Widzowie, ja zaprosiłem. 1000 zł i pan pierdala. Zaprosiłem mojego kolegę Pawła na urodziny i nie chciał przyjść z powodu szczepienia na tego wirusa. Nie no, możesz to powiedzieć. Bo będzie pan. No bo mówiłem, no nie mogę, no bo jak, no ale właśnie nie mogę pić po szczepieniu. No to przyjdź do towarzystwa. No ale jak ja wam przyjadę, jak ja nie mam czym? Kołtun, nie, to ja już wolę na piechotę chyba iść niż z kołtunem. No przyjdź na piechotę. Co się kurwa odpierdala? Wojciech Rytel, kurwa. Odpierdala się to, że kolegę na urodziny zapraszam, frajerze jebany. Nie, bez takich, kurwa. Nie będziesz pytał, głupio, kurwa. Bartku, bez takich, proszę, to jest chrześcijański stream. To jest chrześcijański stream. Paweł. No? Dawaj stream. Ja będę się bił.
Uchadek TV, nie zdejmą live'a. Za... No co ty? Będziemy kurczę time teraz. O, nie no, przyjdź. No nie mam jak, możemy się jutro spotkać, no. A to... A bo i ty, to. Wiesz, ty ma problem, ma kolegę na urodzinę? Nie? Kurwa. Będą mi donate'a na moje konto. Właśnie. Family friendly. Będą tam. Daj no, dziesiątka. Na pizkę na urodzinę. Na pizkę. O, dobrze, dobrze Weronika pisze. Weź nie zlewaj takim prędkim. No ale ja nie zlewam, no po prostu nie mam jak, no. Nie no, Weronika wlazła do... Słuchaj się widzi. Niech oni przyjdą do ciebie. Nie no, widzowie. Weronika wlazła skąd? Napisz na czasie. Ale jako miasto. O Boże. Masz obok. Jak ja jestem suskim, jestem wspierającym. No, to jesteś stens. Kurwa, zapomniałem odbyć kartę i cały czas wspieram panu. A dobra, to da, okej. Okay. To nie, to tak to się nie bawimy w takim razie. Co dojrzeć? No, ale cały czas się wspieram panu, no. No ale mówisz, że zapomniałeś karty odpiąć, no to nie chcesz mnie wspierać tak właściwie. Pan przyjaciół. Pan przyjaciół z kieszonkowa. Uuuu! Co zobacz, Walhardność, a? Paweł Królewski, są perły eksport. Czekamy na ciebie. No ale nie mogę, no kurwa, serio nie mogę, no przecież ci mówiłem. Ale co widzowie mają do tego? Widzowie to mogą sobie gadać. Ale co ty widzów? Wlazło! Teraz będzie spokojnie, jak tu przyjedziesz. Weronika, skąd jesteś? No. Ale co ty widzów popluwasz? Dawaj, dawaj. Na rowerze! O! Chciał do ciebie te pleczki na rowerze leć. Chcesz, to lat. Pa, wyjdziemy? Ciekawe jak. Baw się. Postaw im kepsa, o. Dałoby się. Kawa z niej. Prawda. Mogę wam pizzkę wysłać w ramach rekompensaty, jak chcecie. Kto to w ogóle teraz mówi? Ale nie ten wcześniejszy głos, co to był? Zgaduj. Zgaduj, no kurwa, bo wiem, że jest tam Żlazu, że jest Hubert, że jest... Teresa napisała, obrzygaj. O? No nie mogę, mówię no. Kontynuuj live. Przemek. Tak pisze. Ja bym jechał, dobrze. Ja bym jechał. Corleone, to... Dobrze, Corleone mówi. Kronika. Możesz jutro zrobić live'a. Bardzo dobrze. Jutro dokończysz live. Kontynuuj. Olej kolego, poglądamy dalej. Kurwa. Zrób ankietę. Dawaj jedź, dawaj jedź. Weź zrób ten. Kośnik w pole. Jest, ankieta, bo... Drunk. Nie rób paniany. Nie jedź. Będzie tu na rogowa. Bo... Zrób ankietę i spytaj widzów. Ankieta, dawaj ankieta. Nie. Zróbcie na live. Ankieta. Paweł, ankieta. No ale oni chcą live'a, ale nie będę tam robił live'a przecież. Paweł, ankieta. W ramach rekompensaty oddaj im po... Robisz kiedy indziej. Dawaj, Paweł. Nie no, zostaję. Mówiłem ci, że nie mogę, no. Dawaj. Dawaj ankietę, widzowie chcą. Zostań z nami, dawaj Paweł, ankietę zrób, ankieta. Nie ma ankiety. Pieniądze z live'a są ważne, dokładnie. Razem z nim. Ankieta. Arleta.
Tak się nie robi. Ej, kurwa. Pokaż twarz. Kasa, no więc kasa. Oga? Nie, nie. Nie, dobra, ja to spadam. Nie, 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 nie. Właśnie live'a będzie prowadził? Tak, będę. A wszyscy... A Kuba, tak. Kuba przez cztery, zajebiście. Dobra, nie. Masz się, chłopie. Dobrze, że są koledzy prowadzili. Najpierw kawizu z Paiz. Kawizu z Paiz. Patrzcie, kawizu z Afryka. Jeszcze trudny stawy, kurwa. Stawka jedna. Hajda. To jest twoich koledzy. Dzięki Norbix Games za. Ojciec Jezus Maria, na kolegę. Skip na kolegów. Skipuję kolegów. To z ciebie za kolega. Bardzo dobrze, Kuba, napisał. Skip na kolegów. Kiedyś, że znajomi, to tak do mnie. Ale stary, ja po szczepionce jestem za parę godzin, może mnie napierdać, mogę się rozjebać, no stary. Szczęście mam zajęcie. Anglia, Ukraina. Weź koledzy, weź. Kurwa, zostaw. Do tej ekipy smaku alkoholu. Nie, dobra, nie, serio. Ej, czas. Stoi się piwo. Otwarcie piwo. Pajeski zamiast. Leć do nich! Pater ważniejszy. Daj nam Mirwa. Nie, jestem jeszcze. Zrób tam dietę. Perła jest. Tam do nich. Dobrze, Iwanek. Zrób live jutro. Ready. Poziom i czyste sumienie. To jest moderator. Ooo! Dawaj jedź. Pan Azmir. Do nich. Dobrze, jedź! Dobrze mówisz! Jedź! Dobrze, Daniel Krzak, kurwa! Pięć koła wysyłasz na mocno! Daniel Krzak, kurwa! Bez kitu nie słuchaj nikogo. Nie, nic nie muszę. Dobra, nie, słuchaj, na serio teraz, wezmę już was z głośnika. Nie, słuchaj, Lazu. Już was nie słychać jak coś. Ej, cicho! Cicho, kurwa, chcesz coś powiedzieć, Żlazu. Ty, Żlazu, halo. Dobra, nie, słuchajcie. Widzę, że jesteście już nieźle napierdoleni. Po prostu wam powiem tak, sorry, ale no mówiłem, że się nie spotkamy dzisiaj, bo nie mam jak, jutro możemy się spotkać. A jak nie, no to chuj, no, sorry. Dobra, podam ci musztardę. Ale jutro, dobra? No Jezus. Jaki dźwięk? Nie mam tego dźwięku na chwilę teraz. Normalnie, dobra, nie, stary, rozłączam się. Ja ci życzę wszystkiego najlepszego po prostu. Jutro się ewentualnie spotkamy, ale teraz ale spierdalam, bo no nie ma co. Także no. Nie słychać was, ogarnijcie, już was nie słychać. Dobra, elo, spadam. Siemanko. No, rozłączyłem się już. Troszeczkę niespodziewana akcja, ale co powiedzieć. Słuchajcie, no niestety. To niestety nie jest tak łatwo, jak myślicie.
Dobra, oglądamy dalej. Nie zastraj się. Udało im się wyśledzić gobliny, co nie było szczególnie trudne. Za ten niecny uczynek czeka ich w pełni zasłużona kara. A niegrzeczne dzieci nie dostają prezentów. Jednak dzisiaj będę coś dla was miał. I od tego czasu nastał święty spokój w krainie zabawek. Bardzo mi pomogłeś. Czy w nagrodę nie zechciałbyś sam dostarczyć prezentów do krainy zabawek? Patrz tego, jaki cwaniak. Ma robotę raz do roku, a i tak se znalazł frajera, który go wyręczy. Mogę ci zadać jedno pytanie? Chciałbym odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania, ale bardzo się spieszę. No tak. Możesz zatrzymywać czas, ale tak ci się spieszy, gdy dziewczyna, która ci się podoba, szuka jakiejkolwiek wymówki. Ale mniejsza o to, bo Nodiemu udało się dostarczyć wszystkie prezenty ku uciesze mieszkańców krainy zabawek. Tak! Jezus. O, wy w chlewie mieszkacie! Puka się! Wstawaj, śpiochu! Prześpisz Boże Narodzenie! U siebie jesteś? O, co? O, dlaczego jesteś taki zmęczony? Całą noc rozwoziłem prezenty świętego Mikołaja. I jeszcze go w twarz wyśmiali. Fajni koledzy, ale na szczęście Mikołaj się pofatygował, żeby wyjaśnić sytuację, a wszyscy mieszkańcy mogą teraz spokojnie celebrować święta Bożego Narodzenia. Koniec! Zatem obejrzeliśmy właśnie Nodiego i sądzę, że wcześniejsza argumentacja oraz przytoczone fragmenty dzieła w pełni potwierdziły postawioną na początku tezę, która stanowi, że omawiana produkcja to po prostu gówno. No, żeśmy sobie obejrzeli Miedzia. To teraz w sumie nie wiem, czy oglądać drugi materiał o tym całym.